Cześć, ja jestem Elf TV, gramy sobie w City Skylines 2 i nasze miasto odblokowało kamień milowy. Staliśmy się maleńką wioską i odblokowaliśmy wiele tutaj nowych rzeczy. Następny to mała wioska i odblokujemy, co to jest panel. Aha, dobra, zablokowano. Okej, będą nowe rzeczy. Dobra. I co tutaj odblokowaliśmy? Panel ekonomii, gospodarki miasta. Okej, co tutaj jest? Nowe drogi, mosty. No dobra. Elektryczność produkowana w mieście nie zaspokoiła, bo my nie produkujemy elektryczności, tylko wszystko wykupujemy od sąsiadów. Tutaj zobaczcie, mamy przemysł i... Przemysł. I tutaj jest 46% za mało pracowników. Poziom pierwszy. Wymaga zboży i zobaczcie, produkuje napoje. I zobaczcie, my coś tutaj importujemy. Właściwie nie my, tylko te fabryki. Importują tutaj różne produkty. I później produkują inne i sprzedają. To jest ciekawe bardzo. Dobra, to jest bardzo ciekawe. Nasi mieszkańcy chcą, żebym wyznaczył strefy dla europejskich szeregowych domów. Możemy tutaj wyznaczyć, o, taką dużą strefę. Dobra. Służba zdrowia. Okej. I co my tutaj, zobaczcie, mamy? Budżet. Mamy miesięczne saldo. No, prawie na zero wychodzimy. Podatki. O, zobaczcie, 44 tysiące opłaty za usługi, opłaty za elektryczność. Dobra, te ludzie nam, zobaczcie, tutaj opłacają. Możemy im podwyższyć te opłaty albo obniżyć. Dobra. I handel usługami. Nic nie sprzedajemy, nic nie eksportujemy, ani prądu, ani wody. Chociaż wody mamy chyba nadwyżki. No ale zaczekajcie, nie wiem. Jak tutaj można ją eksportować? Jest jakaś taka opcja. Pokażcie, handel wodą, dostępność wody. No właśnie, produkujemy dużo więcej niż zużywamy. A ja nie wiem, jak to można wyeksportować. Bo tutaj nie ma żadnej takiej rury, wiecie, do której moglibyśmy się podłączyć. Może tutaj gdzieś jest? No nie ma. Chciałbym chyba zobaczyć na internecie. Oj, coś się w gra się zacięła. O nie, widzowie. Widzowie, dajcie łapkę w górę. Chyba czas na przerwę. No nie. No. A może no... Może jakoś to by musiało być połączone, tak? No nie wiem, widzowie. No, na przykład... To ta droga. Jakoś musiałaby się połączyć z tym. Chyba nie, ale... I co? Coś eksportujemy? Gdzie? Na pewno nie. No dobra, zostawmy to na razie. Wyburzymy to jednak, co tam. Zbudowaliśmy tryb podziemny. Teraz nie wyburzymy. O, jest ta rura. O, zwrot środków dostaniemy. Za niepotrzebnie zbudowane. Niepotrzebnie, no nie. No nie wiem. Możecie napisać w komentarzach, jeśli wiecie. Dobra. Co my tutaj... O, już patrzcie się... Aha, coś się tutaj... Aj, więcej wydajemy, a mniej zarabiamy. No trudno. Koszty utrzymania usług, serwisowanie i zasoby tyle nasz kosztuje. Koszty operacyjne, paliwo dla elektrowni, płace dla pracowników. Okej, no dobra. I handel usługami, importowany prąd. No to dosyć dużo wydajemy na prąd. Pożyczki. Tutaj możemy sobie wziąć pożyczki, ale tego nie będziemy na razie robić. To jest jakby nam zabrakło pieniędzy. Na razie jeszcze mamy opodatkowanie. O!
Zobaczcie, i tutaj możemy. O, tutaj na przykład nic nie zarabiamy, bo i tych na przykład mieszkańców nie mamy, niewykształceni. Komercja. Okej. Przemysł. Jakie my byśmy im chcieli ustawić podatki? Możemy ustawić tym właśnie niewykształconym dużo, a na przykład tym bardzo dobrze wykształconym mało. Ich w sumie nie mamy, więc możemy to zrobić. I to będzie dla nich, wiecie, zachęta, żeby się kształcili. I później nasze miasto będzie, o, możemy im dać 7 jeszcze, żeby, chociaż to chyba nie wpłynie jakoś na to. Dobrze wykształceni, chociaż w sumie niewykształceni najmniej zarabiamy na nich, więc w sumie im można by było obniżyć. No ale w sumie wtedy przestaną się chcieć edukować. Chociaż w sumie te słabe są, no nie wiem, jak to zrobić. Możemy im dać na przykład, nie wiem, na 9, nie wiem jak to wpłynie na to. Albo dajmy na, nie wiem, widzowie. Nie znam się tak dobrze na tej grze. Możemy im dać, o tak. Dobra, a komu trzeba będzie teraz niestety podwyższyć? O, możemy słabo wykształconym. Chociaż z drugiej strony, no nie wiem. Nie wiem, widzowie, czy to tak powinno działać. Ale wiecie, musimy komuś. Może niewykształconym nie. Dobra, żebyśmy nie potracili. Aj, widzowie, widzowie. Jak ja mam to zrobić? Dajmy może tak, o. Nie wiem, widzowie, czy to zadziała. Boję się, o, tutaj nawet to pisze. Jest. Wspierają też szybszy rozwój budynków mieszkalnych. Zachowują więcej pieniędzy. Wysokie, o, czy mogą odstraszyć? Dobra. Dobra, rozumiem już. Komercja tutaj mamy. Podatki różne. No co, tutaj na razie nie będziemy na rozrywkę. Leki. Na przykład możemy też im coś dotować. Zobaczcie, to by było dosyć ciekawe, ale kosztowne. Na przykład zobaczcie, pojazdy. Minus 7%. Albo minus 10. 800 teraz tracimy i tutaj do budżetu doszedł nowy wydatek, taki jak dotacje. W sumie można by to było zostawić, tak sobie teraz myślę. No ale nie wiem, czy chcemy ich, wiecie, dotować. Nasz. O nie, na pewno nie. Nie tutaj. Jak to zmienić? Pojazdy, no. No dobra. Pojazdy 10. Możemy przemysł i wtedy zaczniemy na przykład produkować, o, na przykład pojazdy, albo na przykład meble, gotową żywność, co my byśmy tu chcieli zacząć. Co my możemy coś zdotować, chociaż nie wiem, czy to jest o tyle, nie wiem, czy to jest opłacalne, wydaje mi się, że raczej średnio. Z tym 0,0 tworzywa sztuczne, petrochemikalia, o, możemy dać na przykład na 5 albo 4. Ruda, okej, tego nie produkujemy. O, pojazdy. Pojazdy na przykład możemy im. Dajmy na przykład na minus 4, tak? Nie wiem, czy ja dobrze robię, naprawdę. Wydaje mi się, że raczej w oczekiwaniu na karawan. Okej. Pomimo. Aha, żaden karawan się nie zjawił. O nie, nasi mieszkańcy zaczynają mieć problemy zdrowotne. Straszne. Musimy im tutaj zbudować jakąś mała klinika medyczna albo klinika medyczna. Pacjenci, okej. Dobrze, możemy coś takiego im zbudować. Tylko teraz pytanie, czy to wystarczy? Taka mała klinika medyczna. Ile to może mieć na przykład pacjentów? Możemy dojrzeć. Okej, karetki pogotowia. Pacjenci mogą być przewożeni. Okej. No dobra, dajmy na razie im tą małą klinikę. Nie wiem, jak to płynie.
No i oczywiście cmentarz też. Tutaj będzie dla zmarłych obywateli naszego miasta. Tutaj będą mogli, jak już wiecie, będą z... No. Dobra. Dobra, i tutaj o, karawany już wyjeżdżają. Możemy im tutaj dodać różne ulepszenia, ale to na razie może poczekać. Co tutaj na przykład? O, karetka pogodowa, pogotowia w drodze. Dobra, tutaj zobaczcie, ktoś idzie z pieskiem. Dobra. O, osoba dorosła, wykształcenie podstawowe. O nie! Co tu się dzieje? Nie, ten importowany prąd, widzowie, nas tyle kosztuje, że trzeba z tym skończyć. Niestety, widzowie. Ja bym chciał wybudować, o, turbinę wiatrową, no ale nie mogę. Bo, znaczy w teorii mogę, no ale nie będę budował. No bo tutaj pisze mi, że jest zbyt mała prędkość wiatru. Nie wiem, może tam gdzieś dalej będzie wyższa. Ale na razie nie możemy sprawdzić. O, jest! Aha, tu jest droga, tak czy nie? Tak, to jest droga. Nie wiem, tu była? Nie, albo nie wiem właśnie. Tutaj moglibyśmy chyba wodę im... Dobra, zostawmy to na razie. Zostawmy. Tu jest na przykład, o, to widać na przykład ten prąd. Zobaczymy to jeszcze później. No ale niestety prędkość wiatru jest zbyt mała i nam to nie pozwala postawić tej elektrowni. I musimy elektrownię, małą elektrownię węglową. Okej, mało kosztuje, dużo zanieczyszczenia, to nieciekawie. Już się widzowie zaczynam bać, co tu będzie. Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy nie będą przez to chorować. Zbuduję to, ona najwyżej. O! Mała wioska, radzisz sobie bardzo dobrze. Gratulacje. Panel powstaje. Panel produkcji. Amerykańskie domy o średniej gęstości zaludnienia. Okej, okay, europejskie. Szkoła i badania. No fajnie, fajnie. Dobra. Aha. I teraz musimy podłączyć tą elektrownię. Czekajcie, może z tym terenem. Dobra. Uwielbiam ciepłą pogodę. Cieszymy się. Dobra. Możemy im wyznaczyć nowe strefy. O, i tutaj jest. O. Możemy tutaj na przykład zacząć wydobycie węgla. Tylko gdzie? Surowiec niedostępny. Tutaj chyba jest, tak? Zobaczmy te surowce. O, tutaj jest. Zaczekajcie. Zaczekajcie, zaraz to sprawdzimy. Surowce naturalne. O, i mamy tutaj. Tutaj jest żyzna gleba. Tutaj mogłyby powstać jakieś farmy. A tutaj jest ropa. Albo węgiel. Żyzna gleba. No dobra, na razie nie wiem. O! Ropa. Nie. Ruda. Tutaj jest. Dobra, tutaj jest ropa. Moglibyśmy ropę zacząć wydobywać, ale na razie nie. Na razie możemy tą glebę żyzną wykorzystać. Wykupimy na przykład, o, kup. Zobaczcie, te tereny wykupiłem i będziemy teraz mogli wybudować
Tam jakieś farmy. Dobra, i jeszcze gdzie to jest? No, czekajcie, to się na pewno pokaże. To uprawy zboża czy uprawa warzyw? Niech będą warzywa. Za długą, no niepotrzebnie tyle tej drogi wybudowałem. Uprawa warzyw. Dobra. No i tutaj zbudowaliśmy, o, zobaczcie, taką farmę. Teraz musimy tylko wyznaczyć pola, zasięg tej farmy. Czyli to ma być, o, dajmy, o, jeszcze tutaj zaznaczmy. Dobra. Oj, trochę się chyba. Dobra, dajmy tak. O nie, tutaj przechodzą te. Jak to się nazywa? Tutaj przechodzą te linie wysokiego, te przewody elektryczne. Dobrze, ale skupmy się na tej farmie, naprawdę. Żeby to wyznaczyć dobrze ten teren. I żeby nasze miasto wreszcie. No, trochę chyba słaby jednak ten teren. Aj, to mogła być ta droga dłuższa, no ale już nie będę, wiecie, teraz wszystkiego burzył, żeby zbudować od nowa. Tak, drugi odcinek dopiero, więc nie musimy mieć wszystkiego. Patrzcie, już zachód słońca. Nie wiem, czy będzie coś widać, jak będzie noc. Wydaje mi się, że może być z tym problem. No, może być z tym problem. O, produkujemy prąd z nadwyżką. Tutaj są te dotacje. Nie wiem, widzowie, naprawdę. Miesięczny koszt. O Boże, nie. Nie, jakiś nowy wydatek nam dołożyli. Dobra, nowy wydatek. Pytanie, czy my zarabiamy, o, jeszcze usług wam nie pokazałem. Na elektryczności, gdzie? Nawet chyba tracimy na tej elektrowni. My zmożemy na przykład budżet, wtedy zaczniemy mniej tego prądu zyskiwać. Nie wiem jak to nam, tylko że mniej zaczniemy eksportować, no nie wiem. Opłaty za usługę nie będę na razie podnosić. Okej, okay, o, eksport, dobra. O, tutaj możemy, bo chyba zdecydowanie za dużo produkujemy tej wody, więc. O, tutaj mamy to drogi. No dobra, to na razie zostawiamy. Opłaty, to w sumie, no nie wiem, czy powinni płacić. I edukacja, i badania. Dobrze, no widzowie, niestety, wiem, że na odcinku nie będzie nic widać. No, ogólnie niby fajnie, że są te rzeczy, różne takie, wiecie, zachody słońca i tak dalej, no ale na odcinku nic nie będzie widać, więc muszę w opcjach zmienić, o, rozgrywka, tryb dnia i nocy, wyłączyć tryb dnia i nocy. I wtedy niezależnie od pory będzie świeciło słońce. Możemy teraz, zobaczcie, dodać jakieś nowe, o, tutaj. Domy o średniej gęstości. Dobra. No dobra, mamy to na razie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ta elektrownia. O! Pokażcie usługi. Nie wiem, czy tu się coś zmieniło. Produkcja. O! Warzywa. Okej, eksportujemy resztę rzeczy. Węgiel, jaki mamy, ile nas używa, jacie. Nie, to chyba nie był dobry pomysł. No, dobra, materialne. Patrzcie, jaką mamy nadwyżkę. Naprawdę. Samochody. A my je dotujemy. A nie mamy jakiejś dużej pojazdy. Przetwarzania. Dobra.
Tutaj jest tak, gotową żywność jedynie skupujemy. Dobra, materialne, patrzcie, prawie wszystko mam nadwyżkę, no dobrze. Tutaj są, no tutaj raczej nie mamy jakichś, no, tutaj jest jedynie, no, nie ma jakichś strasznych tutaj różnic. Dobra. Mieszkańcy są zadowoleni. Mnóstwo wolnego czasu. Chce się żyć. Okej, możemy im tutaj dać serduszka, chociaż to chyba na nic widzowie nie wpływa. A zaczekajcie, czy oni tutaj nie odczuwają na przykład hałasu? Wysokie tak. Wysokie, ale to w sumie nie jest jakoś duże. Duże. I nie słyszą tej farmy specjalnie. Więc możemy ich tutaj roz... Nie, nie! Nie możemy ich rozbudować. Aj, cofać. Burzyć to. Bo by się zatruli. Dobra. Bo by się zatruli. To by nie było zbyt fajne. Możemy dołożyć niestety to, czego wszystkie dzieci najbardziej nie lubią, czyli szkołę. Wiem, nie będą mieszkańcy zbyt zadowoleni, ale niestety musimy. Dobra, patrzcie, ile tutaj mamy do wyboru. Ale to już widzowie w następnym odcinku, albo zrobię to może poza odcinkiem. Pa, pa!